dobry się z wami. Witajcie. W tym odcinku pokażemy wam z lotu ptaka drewniane, kolorowe cerkwie Podlasia. Ale bez obaw, nie będzie trudnych terminów ani setki dat, bo się na tym nie znamy. Ale koniecznie zostańcie z nami do końca, bo będzie co podziwiać. Spora część odwiedzonych przez nas obiektów położona jest wzdłuż malowniczo meandrującej Narwi. Inne rozsiane są po wielu miejscowościach od Białowieży po Kleszczele i Bielsk Podlaski. No to lecimy! Zaczynamy w Topolanach przy cerkwi położonej w samym środku wsi. Powstała ona na przełomie XVII i XVIII wieku i jest jedną z najstarszych na Podlasiu. Została ufundowana przez ród Radziwiłłów. Cerkiew w Michałowie, jak większość podobnych w regionie, pochodzi z początku XX wieku. Otacza ją spory park, a od głównej drogi wiedzie do niej piękna akacjowa aleja. W konstrukcji prawosławnych świątyń ukryta jest pewna symbolika. Pojedyncza kopuła na szczycie symbolizuje Boga. Trzy kopuły oznaczają Trójcę Świętą, a pięć kopuł, tak jak w Michałowie, reprezentuje Chrystusa i czterech ewangelistów. Natomiast wieża pełni funkcję dzwonnicy. Cerkiew Nowej Woli spłonęła zaledwie kilka lat po jej wzniesieniu. Odbudowano ją dopiero w okresie powojennym. Jak większość drewnianych cerkwi Podlasia, wzniesiono ją w rosyjskiej odmianie stylu bizantyjskiego. Następna na naszej trasie jest cerkiew w Juszkowym Grodzie, wybudowana na planie krzyża. W czasie I wojny światowej została porzucona w wyniku przesiedlania ludności prawosławnej w głąb Rosji. Uwagę naszą zwróciły tu witraże umieszczone we wszystkich krzyżach. Macie wyjątkową okazję, by je zobaczyć, bo z poziomu ziemi potrzebna byłaby lornetka. Ganek przy wejściu do cerkwi jest tak uroczy, że zrobiliśmy tu sobie pamiątkowe selfie. Zdania historyków co do okresu powstania cerkwi świętych Piotra i Pawła w Starym Lewkowie są podzielone. Według jednych źródeł wybudowano ją w XVI wieku, a według innych na początku wieku XVIII. No i komu tu wierzyć? Oglądacie kanał Travela. Zazwyczaj każda drewniana cerkiew Podlasia ma jeden wiodący kolor, jednak ta w Łosince jest wielobarwna i przez to wyjątkowa. Tutaj też wyraźnie widać, że kierunek układania desek tworzy ciekawe wzory. Niekiedy deski biegną w poziomie lub w pionie, a czasem tworzą tak zwaną jodełkę. Trochę to przypomina parkiet na podłodze, nie sądzicie? W naszych oczach cerkiew w Narwi należy do najpiękniejszych. Zauroczyło nas to połączenie błękitu i białych koronkowych zdobień wokół okien i wzdłuż krawędzi dachu. Trafiliśmy tu pod koniec trwania prac remontowych, więc mogliśmy już zobaczyć jej docelową kolorystykę. Ze zdjęć archiwalnych wynika, że wcześniej była cała brązowa, a później niebieska z akcentami w kolorze granatu. Cieszy nas fakt, że drewniane cerkwie otacza się opieką i stopniowo wszystkie są remontowane i malowane. Widzieliśmy kilka innych, w których trwały już prace remontowe. Nazwa Skit pochodzi od greckiego słowa skete, którym określano pustelnię.
tę w Odrynkach wybudowano na niewielkim wzniesieniu, które jako jedyne wystaje ponad powierzchnię wody w okresach wylewu Narwi. Panuje tu wyjątkowa atmosfera, a my odczuliśmy silną pozytywną energię. Okolice skitu są doskonałym miejscem na odpoczynek pod namiotem, ochłodę w rzece czy spływ kajakowy. Docieramy do Trześcianki. Tutejsza cerkiew jest wyjątkowa, gdyż jako jedyna ma kolor zielony. Wy też zastanawiacie się, czy kolorystyka podlaskich cerkwi ma jakieś znaczenie? Okazuje się, że ma. Niebieski symbolizuje zwykle Bogu Rodzicę, brązowy męczenników, zaś zielony, tak jak w Trześciance, Ducha Świętego. Zazwyczaj wszystkie cerkwie otwarte są tylko w czasie nabożeństw, zaś później są zamykane, przez co trudno zajrzeć do środka. Na zwiedzanie trzeba zwykle umawiać się telefonicznie. Kopuły wielu z odwiedzonych przez nas cerkwi pokryte są błyszczącą blachą, dzięki czemu już z daleka widać odbijające się w nich promienie słońca. Cerkiew w Puchłach jest bardzo bogato zdobiona i ma wiele ażurowych ornamentów z misternymi wycinankami w deskach. Przez wielu uważana jest za najładniejszą w całym regionie. Jest uroczo położona wśród drzew, z dala od innych zabudowań wsi. Charakterystycznym elementem stylistyki rusko-bizantyjskiej jest trójdzielna bryła, na którą składają się wieża z dzwonnicą, nawa główna oraz prezbiterium. Spójrzcie, tu bardzo wyraźnie to widać. W okolicznych wsiach zobaczycie wiele drewnianych cerkwi i kolorowych wiejskich domów. O nich jednak opowiedzieliśmy Wam już w poprzednim odcinku. Link znajdziecie powyżej oraz na samym końcu tego filmu. Oprócz dużych i okazałych cerkwi, na Podlasiu można także spotkać małe, przycmentarne, jak ta w Rybołach. Jest bardzo prosta i znajduje się przy ruchliwej drodze, jednak ten piękny błękit sprawia, że i ona zachwyca. Cerkiew w Korzanach położona jest niemal na odludziu. Otaczają ją pola, łąki i stawy. To idealne miejsce do kontemplacji i relaksu na łonie natury oraz podziwiania drewnianej architektury sakralnej Podlasia. W Rajsku swym niebanalnym położeniem zachwyciła nas cerkiew umiejscowiona na niewielkim wzgórzu. Tu trafiliśmy na trwające właśnie nabożeństwo, podczas którego zauważyliśmy, że w trakcie liturgii kapłan stoi zwrócony twarzą do ołtarza, czyli odwrotnie niż w kościele. Przed Wami cerkiew Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, która jest często niesłusznie pomijana w wielu popularnych przewodnikach. W naszym prywatnym rankingu jest w ścisłej czołówce najpiękniejszych cerkwi Podlasia i bez wątpienia należy do najbardziej kolorowych w całym regionie. Na jej tyłach znajduje się baptysterium zaprojektowane przez Jerzego Nowosielskiego, znanego pisarza ikon.
Otoczenie cerkwi w Podbielu prawdziwie nas zauroczyło. Jest ona położona na skraju wsi i graniczy z lasem. W tym miejscu poczuliśmy spokój, ciszę i fantastyczny smak naszego drugiego śniadania. We wsi dawniej stał dwór szlachecki ówczesnych właścicieli Podbiela. Do dziś przetrwały po nim jedynie stare zabudowania gospodarcze oraz ruiny grobowca na pobliskim starym cmentarzu. W Parcewie zobaczyć można kolejną cerkiew cmentarną. Pierwotnie była to świątynia grekokatolicka, jednak w późniejszym okresie przeszła na użytek wyznawców prawosławia. Docieramy do cmentarza w Sakach. Kaskadowe dachy tutejszej cerkwi nie przypominają żadnej z wcześniej oglądanych. Jej usytuowanie na szczycie wzniesienia niektórym przypomina świętą górę Grabarkę, będącą znanym prawosławnym sanktuarium. Kolejną cerkiew odwiedzamy w Kuraszewie. Szkoda, że chmury pokryły niebo i nie możemy w pełni docenić jej walorów. Cerkiew świętego Jana Teologa w Nowoberezowie ufundowała Izabela Branicka, siostra Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przy świątyni znajduje się grób nieznanego żołnierza oraz kilka krzyży wotywnych. W Starym Korninie napotykamy ciekawostkę. Tuż obok siebie stoją aż dwie jednakowo pomalowane cerkwie. I tutaj znowu żałujemy, że chmury zakryły słońce, bo nie widać dobrze kolorów. Oto kolejna piękna cerkiew w kolorze błękitu. Znajduje się ona w Werstoku. Powoli kończymy naszą wycieczkę. To oczywiście nie wszystkie drewniane cerkwie, które zobaczyć można na Podlasiu, choć staraliśmy się pokazać Wam te najciekawsze. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do wyprawy na Podlasie. Pod filmem znajdziecie mapkę, którą dla Was przygotowaliśmy. Korzystając z niej dotrzecie do pokazanych tu obiektów, a także do wielu innych. Przy tej niewielkiej cerkwi w Szastałach musimy się już z Wami pożegnać. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, subskrybujcie kanał Travelove. Dzięki, że byliście dziś z nami i do następnego odcinka. Pa!